Witam Was w 54. epizodzie Skatecastu. Ło, po tak długiej przerwie. No, tutaj się działo. <laughs> Nie ma co ukrywać. No ale no co. Wakacje się skończyły już dawno temu. Miesiąc temu, w sumie. Lato już się skończyło. Mamy jesień. Co się działo? Działo się dużo. Byliśmy na wyjazdach, na nagrywach cały czas. Pff. Red Bull Skate Shots miesiąc temu w Toruniu był naprawdę bardzo fajna impreza. Kuba Skorupski naprawdę świetne zdjęcia porobił. No i chyba najważniejsze co mogę powiedzieć tutaj dziękuję wam wszystkim za mega dobre przyjęcie rozmowy z Kubą Perzyną, bo to co ta rozmowa zrobiła ten epizod najwięcej wyświetleń. Aż sam w to nie wierzę. I ta rozmowa też dla wielu. Pisaliście, że dla wielu ta rozmowa jest ważna i bardzo przyjemnie wam się tego słuchało. Mogę tylko zdradzić, że wielu starszych skateów się odezwało. Czy to w komentarzach, czy nawet info dostałem od niektórych, że są bardzo chętni na rozmowę tutaj w podcaście, co mnie bardzo cieszy. I mówię, no po prostu, ta rozmowa to jest dla mnie coś historycznego. No, nie będę ukrywał jestem. Pod ogromnym wrażeniem wszystkiego, co z tą rozmową miało miejsce bo naprawdę. W zasadzie nie ma dnia, żeby ktoś tego nie słuchał. Co jest też dla mnie jakimś wielkim osiągnięciem. I tak, i chcę wam tutaj powiedzieć. <laughs> A właśnie jeszcze. Bitwa pod Wiadim w Toruniu Get to Jam, druga edycja była. I też bardzo dziękuję za rozmowy z paroma osobami na temat właśnie Skatecastu. I tutaj też no, odpowiem to, co i pisaliście, czy to nawet na karcie społeczności na YouTube, czy w wiadomościach na Instagramie, czy nawet mówiliście mi to. Czy to gdzieś na stricie, w wakacje, czy nawet, właśnie na tym get to -dżemie. Skroban. No, to jest. To, to bym bardzo chciał, no ale. No cóż. Nie wiem, no, słyszałem, że. Hmm, czy ja mogę takie rzeczy zdradzać? Nie, w sumie to nic złego, nie? Żebyście nie myśleli, że. Żeby... Może Andrzej jest taki zły, bo broń Boże, nigdy bym tego nie powiedział. No, ale chodzi o to, że no Andrzej chyba nie jest do końca tak chętny, żeby rozmawiać z kimkolwiek, bo jedyne... No dobra, chyba mogę powiedzieć. Ktoś... Ale o, nie powiem skąd, nie powiem do czego. Ktoś chciał wywiad przeprowadzić z Andrzejem, ale tutaj nie jest żaden tam audio, wideo, nic z tych rzeczy. Tylko... Chyba do jakiegoś internetowego magazynu czy coś. I. wysłał maila z jednym z pytaniami, i dostał odpowiedź po chyba pół roku na jedno pytanie. No ale co, no ja bym chciał. No. Wiem, że Andrzej widział epizod z Kubą, więc też tym bardziej. No, to by było fajne połączenie, jakby teraz, właśnie po Kubie, był tutaj skroban ze mną i mógł pogadać. No cóż, może kiedyś się uda, bo też pewnie wiele miałby do powiedzenia ciekawych historii. Na to liczę. No ale na pewno też będę działał z tymi osobami, z którymi właśnie rozmawiałem, ze Starą Gwardią, bo też są chętni na rozmowę tutaj, ale za to dostałem też w sumie dostałem. Rozmawiałem z jedną też znaną osobą polskiej deskorolca, która bardzo dobrze działa już od jakiegoś czasu, w sumie no od paru ładnych lat. Nie będę zdradzał to kto, bo też jest tutaj ten yy, zaproszony na rozmowę, ale za to dostałem takie fajne pytanie. No fajne. Trochę też wiecie, no od i fajne, i niefajne. Jakby to. Nie wiem, jakby to kto odebrał. Czy mam jakieś miejsce takie, żeby wiecie, zaprosić kogoś na rozmowę? No i no co? Nie mam takiego miejsca, szczerze mówiąc. Też mieszkanie moje też no nie jest takie, żeby zrobić, że tak powiem, nie wiem, studio, miejsce takie żeby wiecie no ktoś wbił zrobić rozmowę no i trochę głupio tak mówić znaczy nie wiem pomysł może nie głupio no ale jak wiecie jest patronite no ja nie będę mówił że macie tutaj jakoś tam wpłacać nie specjalnie no ale pomyślałem sobie ale też po tym pytaniu rozplanowałem, <noise> jakby to wyglądało, i chciałbym stworzyć takie właśnie miejsce. Nie wiem, jakby to nawet nazwać, bo z jednej strony studio, że wiecie, tam wpada osoba lub osoby na rozmowę. No i też bym chciał, żeby to było takie miejsce, że wiecie, kto no, skate z jakiegoś miasta. Nawet, no, paru skate'ów, Wiadomo, jest, są wyjazdy, zamiast gdzieś się męczyć po hotelach, to by mogli spać tutaj no, w studio. No nie wiem, no. Nie wiem, jak to nazwać. Nie wiem, tak. Tak, tak no wiecie, miejsce do spotkań. Skateów pogadać. No studio, żeby właśnie goście mogli sobie wpadać na rozmowę. Z żadnych problemów, żeby nie było, wiecie tam, siedzieć na schodkach. Na murku i gadać, bo to też no, pewnie dla niektórych niedobrze wygląda i że jedno ujęcie. Tak na przykład, jakby się udało nawet coś zebrać, to drugą kamerę dokupić, postawić właśnie tutaj na mnie i na gościa lub gości. No cóż, jakbyście chcieli, to zapraszam. No mówię, bo tutaj, net, jeśli osoby spoza Torunia by przyjeżdżały do Torunia to nie macie się co martwić, to nocleg będzie za darmo. Po prostu już myślałem, żeby właśnie tam też było miejsce takie do chilu, nawet premiery jakichś filmów deskorolkowych byśmy mogli sobie robić i żeby no przyjezdni nie mieli problemu ze spaniem. Nie będzie nikt płacił tam w Toruniu, tylko po prostu bo tutaj, po tutaj poziomalsku dla skateów, nie? Od skate'a dla skateów nie wiem też postanowiłem sobie zrzutkę założyć jakbyście chcieli pomóc nie, to ja nie mówię tam nie, nie namawiam ale będzie mi bardzo miło no, jedynie co mogę powiedzieć że teraz po prostu więcej czasu będzie i tak jak już tutaj kiedyś wspominałem będziemy sobie brali jakieś filmy descrollkowe te trochę też innych pomysłów mam na ten podcast takie dodatkowe epizody więc na pewno na Patronite wszystko będzie prędzej. No i co? No to chyba mogę tyle powiedzieć, nie? Jakby to wyglądało. Także ja jeszcze raz od siebie z góry dziękuję za. Mówię, jeśli chcecie pomóc, bardzo wam dziękuję. Jeśli nie, no to będę się nie obrażę. No, skatecast i tak będzie dalej funkcjonował. No i jeszcze co? No mogę powiedzieć, że Sprzęt, który dostałem od firm, na pewno by był w tym miejscu, na ścianach. Też tutaj, dla mnie, to jest deska kolekcjonerska. Nie będę na niej jeździł od skate historii. Też pójdzie na pewno, jeśli by się udało takie miejsce zrobić zorganizować, to na pewno na ścianie nowa deska tam będzie wisiała. No i nawet jeśli są jakieś osoby, które słuchają i prowadzą. Swoje brandy i chciałby też wesprzeć, także no, od siebie mogę na pewno podziękować Semperowi i Pogo za wsparcie. No i no, też nie zachęcam, no ale każda pomoc wiadomo, no się liczy. A jeszcze taka fajna historia. Dowiedziałem się, że y, jednej z osoby słuchającej podcast wyobraźcie sobie, mama jest fanką. Pozdrawiam, mamę. I życzę wszystkiego dobrego i żeby pani słuchała jak najwięcej. Pozdrawiam serdecznie z całego serca. No dobra, więc przejdźmy do newsów, a przez ten czas nawet. No właśnie z jednej strony i dużo i niedużo, no bardziej takie newsy, które, nie wiem, no chyba na szybko polecimy. Pierwsze, co nawet mnie nie dziwi, no to Off-White Skateboarding. Rozumiecie? Off-white skateboarding. Pamiętam, że tam jakieś, nie wiem, 3-4 lata temu, coś takiego, chyba była jakaś seria butów na deskorolkę off-white, ale na profilu na Instagramie można zobaczyć jakąś kolekcję w ogóle. Więc off-white wchodzi w deskorolkę coraz bardziej. Więc mm. I co, ktoś kupi sobie buty? Za, nie wiem, 2000 zł i będzie w nich jeździł? Nie wiem. Dziwne to dla mnie wszystko jest. Że firmy jakieś modowe, streetwearowe, tak wchodzą w The Wiem, wiem. No, zarobek. No, ale... My na to nic nie poradzimy. A czy ktoś tego chce? No... no ja bym nie chciał. No, wiadomo. Tylko firmy The No, ale... No, co, co zrobię? Nic nie zrobię, nie? I tutaj nie wiem, tutaj poprawcie mnie, jeśli przegapiłem to, ale wyskoczyło mi na Instagramie, że Eric Coston jeździ na trackach Venture. Byłem zdziwiony. Hmm. Tyle lat w Independent, nagle Venture. No ja jeżdżę na Venture'ach od wielu lat. Jestem ogromnym fanem, no ale wow, takie. Hmm. Trochę szokujący news dla mnie. <noise> Tutaj newsik trochę taki smutny. Bo jeśli śledzicie wszystkie Skate Magi, no to Solo Skate Mag postanowiło przestać produkować <noise> gazetę. Nie będzie już w formie papierowej. I w zasadzie oni taki post wstawili u siebie na Instagramie, że jakby w ogóle działalność Solo Skate magu przestała funkcjonować. Że szykują coś nowego. Nie wiem, no trochę smutne, bo ja tutaj jestem właśnie ogromnym fanem europejskiej dyskrolki. Solo bardzo fajnie działało i też montaże mi się bardzo podobały. Smutne. No ale, no cóż, zobaczymy jak to dalej się potoczy. Mark Appleyard w Disorder. <grym> No, ja nie wiem. No, ja po prostu nie wiem. No, co, flip? No to ja w sumie to takie moje początki, te scrollki, ale no w sumie potem element i teraz disorder. Hmm. Ja, ja w ogóle tutaj nie mam żadnego zdania. No, po prostu jeśli macie zdanie, to napiszcie, co sądzicie. Kolejny news to też jest powiem i no, Caleb Barnett jak wiecie odszedł z Hockey Skateboards i no, jest w King Skateboards. <grywki> Nawet mnie to nie dziwi. To było takie do przewidzenia, że trafi po prostu do firmy ziomali, co no, wow, Tyshan, Jones i Knuckles mi wprowadzą, co są jego kumplami, co jeździli dla FA. No, Tyle mam do powiedzenia, też dajcie znać, jak to odbieracie. No, Vascon... właśnie, Was Va będzie? Tak mi się wydaje, Was Więc po odejściu z firmy Crux robiącej traki, jest oficjalnie w Tanderze, więc bardzo spoko I też w zasadzie to jest nie co. Nie mam nic do powiedzenia więcej. No, gratuluję. Dobrze, że odnalazła firmę, gdzie będzie wspierana na traki. Roni Kessner, prof. April. I, ej, ja tak nie śledziłem za bardzo tego gościa. Pamiętam, że tutaj omawiałem sobie przejazd jego, który był mega mocny. A ja myślałem, że on już jest pro. No ale tutaj takie zaskoczenie. Hm. W April jest chyba od początku, jak mi się wydaje. I dopiero teraz pro. Ciekawe. Emil Laurent i David Stenstrom, pro w Polarze, St Stenstrem chyba, no i właśnie, dobra, Emil to jest pominimy, ale David też jakoś jeździ mega długo, nie, dla Polara, może z 10 lat już, coś takiego i dopiero teraz pro, pamiętam, że z Oskim przecież razem jako takie dzieciaczki sobie jeździli teraz po tylu latach, pro, więc hmm. Też trochę dziwny. Ale kolejny News To jest dla mnie coś, co... Nie wiem, no <laughs> musiałem chyba, z dwa razy spojrzeć i mówię, że to się dzieje naprawdę. Tyler Peterson odszedł z Kariumy do DVS-a. Słyszycie, do DVS. -a. DVS wraca do deskrolki. Nie wiem, no Cody McIntyre ostatnio jeździł dla DVS-a, Greklacka, ale kiedy to było i. DVS wraca. No. Też usunęli. Od razu wszedłem Instagram, usunięte wszystkie posty, że po prostu coś się dzieje, że czeka zmiana. Mm. <grym> no. Trochę, trochę. Trochę dziwne. Nie wiem, wydaje mi się, że ma jakoś tak dbała właśnie o tego Tylera, że on był takim złotym dzieckiem, można tak powiedzieć. No a tu proszę, no dla mnie właśnie Tyler był najbardziej kojarzony z Kariumem. Szok. 5 października odbędzie się premiera nowego filmu Passage Skate pod tytułem Koncept i jednocześnie będzie otwarcie o, no, takie oficjalne chyba otwarcie Final Bowla, bo mówię chyba, bo już widziałem na Instagramie, że była tam impreza, A tutaj teraz? No, hmm, ja nie jestem bowlowy, ale na pewno czekam, aż będzie film dostępny, bo po montażach pazarz zawsze jest mega zajawa, no tam Michael działa konkretnie, ja jaram się strasznie. Festiwal Filmów deskorolkowych. Skate is great, plus program warsztatów i zawody deskorolkowe. Hmm, to jest właśnie coś bardzo fajnego, organizowane przez Suwaka. Niestety w ten dzień nie mogę. W ogóle to jest to. W dniach 4-6 hmm. października i nie mogę. No, nie mogę tam pojechać i trochę smutno, bo będzie się działo bardzo dużo. Będzie Kuba Perzyna, Jan Kriwol, swański, Emi Łomnicka i Rawski zaprezentują swoje prace. Jana, Jan Kriwol to... nie chcę skłaniać, ale chyba od graffiti? Emi, Emi niestety nie kojarzę, no Swański to wiadomo, no turbo i wiele grafik, nawet dla Tab Karl Skateboards. Rawski. Chyba nie trzeba nikomu pr przedstawiać. Mega dobry fotograf, tak samo jak kuba Perzyna. <grywa> Znowu te wraca. wywraca. I odbędzie to się w Kinie y, Amondo w Warszawie. W piątek od godziny 18. Będzie to otwarcie. Tak. Bardzo fajne wydarzenie. I. Świetne. No po prostu jaram się strasznie. Chciałbym tam być, no ale no niestety. No nie dam rady to no przykro mi. No też Best Trick. Best Trick Skate Contest będzie na przeszkodach od TechRamps'a. Szkółka od, darmowa szkółka od Tomka Żu Ziółkowskiego. No ale jeśli pomyliłem coś, to dajcie mi znać. Bo, aha, przepraszam. Cykl warsztatów, malowania gryp taper oraz grafity, które poprowadzą Alfoński e, oraz Błażej Zakrzewski, czyli popyliłem Jana Krywola, chyba z kimś. Przepraszam. No dobra. Także tutaj mega fajne wydarzenie, no ale no niestety mnie ominie. Właśnie, i też parę osób pisało, żeby Suwaka zaprosić. Fajnie by było z Suwakiem też pogadać. Też by miał pewnie sporo do powiedzenia. Mega pozytywna postać. Muszę muszę zagadać. Nowy film od DICE 012 i swojego Zina wypuszczają. Baby Face'ik. No kurde. DICE. DICE tak właśnie działa bardzo fajnie, bo właśnie to jest ekipa. Baby Face'ik naprawdę mega fajnie to rozegrał, że... Nie biorą, nie bierze jakiś tam, wiecie, no mega mocnych nazwisk, znanych na całą Polskę, tylko takie, nie wiem, krakowskie tutaj lokalne talenty, co że tak powiem nie są znani? Tak to można nazwać? Nie wiem, no ale bardzo czekam i na film, i na Zina. Jeśli będzie dostępny od razu... Pisze do jego żeby od razu mi wysłał. <grym> no i tutaj taki news ode mnie na zakończenie: co. No ja ubolewam, ale ja wiedziałem, że do tego prędzej czy później dojdzie. Ja nawet przed tym newsem dość długo o tym myślałem. No ale dobra, konkretnie. Mike Mo Capaldi po wielu latach, nie wiem, chyba 16. 17 odchodzi z girl skateboards. Jak ja zobaczyłem to, to mi naprawdę zrobiło się tak przykro, ale ja wiedziałem, że do tego idzie prędzej czy później. Przez tą kontuzję nieszczęsną <grym> tak wiele pisało, że po prostu Mike Mo zmienił wielu, wiele w ich życiu, że coś niesamowitego i ja pamiętam jak byłem na premierze La Fu Full Flirt, jak zobaczyłem Mikemo, to po prostu no ja się zakochałem. No i nawet rozmawiałem tutaj z jednym też znanym gościem, który został zaproszony do podcastu na temat Mikemo i mówił mi, że on już od wielu lat był sponsorowany, ale jak zobaczył po prostu 15-letniego dzieciaka, który tak jeździ, to nawet nie było szans, żeby mu dorównać. Więc mimo tego, że prędzej czy później musiał do tego dojść to jest mi no mega przykro, nie, no ale też tego nie zmieni no więc smutne ale do tego musiało dojść no niestety, ale dla mnie Mike mu też zrobił ogromne wrażenie i nie wiem no wielka inspiracja z ciekawostek Proszę Państwa, mam trzy. <noise> Dużo. Pewnie w tym momencie coś ominąłem. Ale dobra. Po pierwsze, to dobra, to cztery w sumie. Bo w sumie mógłbym zaliczyć to do Daniusów, ale te zrobię to ciekawostyk. A moment, w który to nagrywam, nie ma jeszcze podanych yy, podanego zwycięzcy, ale jeśli widzieliście, to na pakiecie było coś takiego jak Duos. Czyli. Jeden skate, jeden kamerzysta, jeden spot, i tydzień na nagranie przejazdu na jednym spocie. Na Kultur Forum w Berlinie. Ski z Johnem Dillo. Dan Schulz z e, Giorgi Armani. I kurde, zapomniałem, Jack Thompson był z usm Kremerem, ale to był taki piąty dodatkowy przejazd, więc. Tam były, nie wiem, z trzy triki może i to nie było na poważnie. No i był Justin Sommer i Giovanni Viana do wygrania 10 tysięcy euro. Patrzcie, zapomniałem dwóch kamerzystów na złość. No dobra, na chwilę obecną ja nie wiem kto wygrał, wy już wiecie. Chyba, że jeszcze przed puszczeniem epizodu po prostu dodam dogram. Ja obstawiam, że Justin Sommer wygra. W ogóle przejazd Georgie Armani nie podszedł mi nic. Nic. Nie pod... To jak jest nagrany no. Ok. Ale montaż w ogóle mi nie podchodzi. No Dilo, wiadomo, Dilo. Mega fajny montaż i Bobaj po prostu jest u mnie też w czołówce kamerzystów, ale myślę, że Dilo też nie wygra. Giovanni bardzo mocny przejazd, ale też mam wrażenie, że nie i tutaj postawiam na Lokalsa. Mimo, że Georgi też jest Lokalsem, ale wydaje mi się, że Justin Sommer no to wygra. No ale cóż, ja jeszcze aktualnie nie wiem. Imagine y, Piz p, Pizg? Pizg? Nie. Trochę brzydko, no ale dobra. Nowy montaż od Bobaja jest pięknie nagrany, pięknie zmontowany, no ja się mega jaram i trwa 13 minut i właśnie wydaje mi się, że teraz jak mam więcej czasu, to po prostu tak jak kiedyś to mówiłem wezmę sobie Dwa krótsze jakieś filmy i tutaj sobie pogadamy, więc mega fajny film i Max Alur też wyszedł od Babaja, więc może połączymy sobie te dwa i puścimy na dniach. Drugi to jest Dickies Honeymoon i powiem to tak, na pewno jest dobry. No nie ma co ukrywać, jest dobrze nagrany, dobrze zmontowany, Trigi są dobre, Jamie Foy. Nie, ale ogólnie, jeśli mam powiedzieć, to każdy ma dobry przejazd. Ale nie uważam tego za film roku. No nie, no, nawet jeśli chcecie, to możemy sobie puścić epizod o tym, bo jestem bardzo chętny. Ale to jest też film taki po prostu, no, Ameryka. I ja mam wrażenie, że te firmy, a, filmy amerykańskie już wyglądają tak bardzo podobnie do siebie, że wiecie, obejrzycie coś... I ktoś będzie o czymś rozmawiał, a wy nawet nie, nie zauważycie. Nie ogarniecie z jakiego to filmu, że to wszystko jest już tak mega podobne do siebie. Ale dobry film. Na pewno bardzo dobry film to jest. Ale, no tylko mówię. No, nie jest to dla mnie film ro roku. No i trzeci pełnometrażowy film od Pop Trading Company, który nazywa się po prostu Pop. Wyszedł mm. 16 sierpnia była premiera online. Trochę bym pozmieniał, ale wydaje mi się, że to na chwilę obecną jest u mnie jeden z dwóch faworytów do filmu roku. Mimo że mówię, ja bym tam trochę rzeczy pozmieniał. Na pewno trochę chciałbym, żeby był krótszy. Bo no nie ukrywajmy. To nie są już czasy na filmy, które trwają po 40 parę minut. No jest tak samo. 40, chyba 6 czy 44 minuty, coś takiego. No a to nie są już czasy, ale mówię, no. Pop pod kątem nagrywania, montażu, no, sieci bardzo. I to jest też akurat coś, co no, moglibyśmy sobie tutaj osobno omówić. No i dajcie znać, jeśli chcecie te filmy osobno. No i też piście, jakie filmy. Chcecie epizod osobno? Czy chcecie net po dwa, takie wiecie, do 20 minut, żeby epizod trwał z 40 minut? Zapraszam do dyskusji. No i przechodzimy do montażu. Carlos IQ, imigrant son, son Hador, dawno Carlosa nie było widać. No i na początku transfer na Switch Front Lipa, przejście na Backside Cruxa na j Mega dobry trick. Jeszcze na switchu, Switch Frontside 5O, Frontside 180 out, Noli Backside kruksik, Sekwa w ogóle bez żadnego pusha, co jest też mega mocne. I kickflip przez, przez murek na Backside Noisband Slider. Noli Frontside slide na prostym murku przy schodach. Switch Frontside Flip przez transfer i Noli Backside Flip ze schodów. Switchback tail na prostym murku przy schodach. Mega. No i flipek przez gap. Bez żadnych, żadnych problemów. No i kick frontside tailslide to fejki. Ciężki push-up I switch hill na Switchback side. no heal z podjazdu przez murek. To jest też dla mnie niepojęte. No z to fakey. Od malutkiej bramki na boisku. Switchback tail Revert. Na zaokrąglonym murku też na switchu backtail jest dla mnie niepojęty. I Noli Frontside Nose Light, Noli Backside Flip Out. Na zaokrąglonym murku i teraz to samo, tylko zejście Noli Varial Flipem. Czy taki, taki Noli Flip Body Varial? Hmm. Switch Switch Frontside Hill, tak samo przez murek z podjazdu. Switch front tail i Switch Flip na Switch Front Nose. Nie switch trójeczka na flacie. Noli front side flip. Przez murek spadł w dół wysoki. Switch back side lip slide. przejście w ogóle na front blanta. Hard flip back side nose grind. Noli kick front side tail slide, na no, dość wysokim murku. Jeszcze odjazd w dół. Noli front side crux przejście na switch backside side fiver. Piękne, piękne, piękne po prostu. Switch back side tail slide. przejście na front cruxa. Na swoją Switch Flip przez murek no, yy, Front side 180 na Switch Backside Side Side, Switch Hill Flip Nose Grind Revert. Tak o, fakey hard flip, fake, fake nose grind na banku z Rivercikiem. Spod w Lizbonie, jeśli dobrze pamiętam. No, dzieje się. Switch Nose Bunk Revert. <laughs> Spot w... straszny. Switch backside Hill przez gap Switch frontside flip przez, murę, przez rurę, która nie wiem, do pasa sięga. Chyba jeszcze wzjazd Fakey hard na Switch frontside nozblanta. Co za banger. Switch backside flip e, Switch e, big spin flip przez gap. fakey hardlip przez rurę przy schodach. Nie no, tutaj jeśli miałbym wybierać najlepszego fajki Harda to Carlos ma najlepszego. Switch Flip na Switch Back State na tym prostym murku przy schodach. Nie no, po prostu Banger. No i co? W sumie jest tak on się pojawił razem z Tiago, ale Tiago chyba tak bardziej stał się rozpoznawalny niż on. No i fakie Hartle, no Nosegrunt na koniec. Hmm. O, wiem, że Carlos jeździ dla takiej firmy. Nie wiem, czy to, jak się o O's? To jest firma robiąca buty? A na deski? Nie wiem nawet teraz, gdzie, ale naprawdę, no ja lubię tego gościa, jest no, jak widać mega jazda i świetny styl. Kolejny przejazd. Christian Dafners nazywa się Ruler i ja gościa nie znałem prędzej. Pierwszy raz go widzę. No i na samym początku kickflip przez spory gap i nie wiem jak wy, ale mi się on z, jakoś z Braydenem Chobanem kojarzy. Oli przez Donicę, Truja na flacie i Varial Hill ze schodów. Jeszcze dla Ameryki Christian jeździ. <grych> kickflip przez transferek, Noli Front Hill na chodnik i Fake Truya ze schodów. Noli Backside 180 ze schodów, i zaraz potem Half-Cup Hill, też ze schodów. Coś niesamowitego. Half-Cup Hill ze schodów, mega trudny trik dla mnie. Switch Oli ze schodów, i zaraz następne schody. Switch Truya. Switch big Spin Hill Flip ze schodów, też coś niesamowitego i mega trudnego. Backside Tail Slide, kick flip out na murku. Backside Blunt Slide, Frontside flip out, również na murku. Switch Varial heel Flip przez Gap, i jeszcze na środku Hydrant jest. Poprzowit nose Grind. Backside Blunt Slide i Oli nad wąskim murkiem, jeszcze backside eh, kickflip backside eh, kickflip frontside crux <laughs> na murku przy schodach backside big spin ze schodów i z następnych schodów fake frontside big spin też lubię ten tryżek frontside big spin przez gap backside flip przez również gapik. backside 36 double setu banger backside over crux na rurze przy schodach nie po prostu. Niesamowite. Backside heel ze schodów jeszcze przez rurę. Frontside nose slide, Big spin out na skrzyni metalowej. Null no flip ze schodów. Backside nose landslide na prostym murku przy gapie. Hill flip backside tail light na hubie niebieskiej. Znowu ten spot wraca po wielu latach Switch Frontside Flip ze schodów, Noli Backside 180 ze schodów i Switch Varial hill z następnych schodów. Yo, Backtail na murku, zejście jeszcze ze schodów, hill flip przez rurę przy schodach, Noli Inward hill flip przez ogromną rurę jeszcze w bank. Yo, mega poprzowit na front fibla na rurze. Front e, frontland backside, big spin half cup na backside Smitha na rurze, Frontside 180 na rurą na switch 5 big spin backside, big spin na front nose, kick flip overcrux na rurze przy schodach. no tutaj się dzieje tak samo. Nie? No, only na backside, Boardside to fakey. No, gruby przejazd to jest. Nie ma co ukrywać. Backside 360 flip z podjazdu przez gap. Niesamowite. Truja przez rurę przy schodach. I to jest ender. To, to jest dobry ender. No nie, no nie ma co ukrywać. Przejazd mocny. I no mówię taki drugi Braiden, tylko zauważyłem, że na, w koszulce prymitywa jeździ. Hmm. Czy taka jazda pasuje do Prymitiwa? Może, ale przejazd naprawdę bardzo dobry. Kolejny przejazd. Gavin Bodgers, 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 Jazz June, tak się przejazd nazywa. I na samym początku podjazd, podgap. <gryw> na pewnej wredkości. pięknie. Olinor w Bowlu na takiej piramidce fajnej. Frontside 5 na murku przy schodach, oli ze schodów i back 36 ze schodów, kamerzysta chyba też oli robił jeszcze. Frontside na na rurze przy schodach, Frontside 180 na switch, Frontside Smitha też na rurze. Slapy cruxik, przejście na 50 w dół, oli na niski murek, kickflip na flacie i backside board slide. Na łamanej rurze przy double secie. Yo! <grywa> Oli przez barierkę w bank. Backside 180 z wybity przez hydrant piękna nagrywa. Backside Smith Grind na rurze. Na pełnej prędkości z banku WallRide right, backside out w bank. Front bland na murku. Zejście jeszcze transfer. Z, ze studzienki pod kątem wybitka. Five na Switch Backside Cruxa, Wally na Wolorider, wall tak to można nazwać chyba. <laughs> Wally od murka na Wola, Transfer na Suskiego, front, front 50 na murku w dół, Poprawid w Bank, Backside Smith na róże, Frontside Over Crux na róże, front lip na wąskim murku, Backside five na róże, przy schodach w Bowlu. Stelfish? Transfer? Nie wiem, ja, ja się na grabach nie znam. Ja już tutaj mówiłem, że graby to jest u mnie coś ciężkiego, więc... No. <ścoughs> ci powiedzieć, co tam było robione. Jaki grab? Na jakimś monumencie, flipek. Hmm. Ciekawy spot. Najeżdżany nosegrind, przejście na front yy, lipa backtail na zaokrąglonym murku jeszcze pod górę drop na 50 na wąskim murku frontside 5o na prostokątnej rurze jeszcze nie do końca przejechane tylko w trakcie oli jeszcze ze schodów frontboard pop out potężne w bank drop na backside 50 tym razem na rurze hm te dropy na, na grindy nie wiem sam Frontside lip na potężnej rurze przy schodach. Hm. I też rura, bardzo rurowy przejazd, backside boardside, Rodeczko przy schodach. Jeszcze ulica w dół. Hm. Kickflip. W zjazdy, jakieś wole. Front front 50, Też na Kwadratowej rurze przy schodach. Jeszcze mega krótki odjazd. I krótki backside, landslide na róże, Zejście w drugą stronę w bank Nierówny. <grym> to tym bardziej trudno. No i to był cały przejazd. I przejazd jest tak samo. Mocny. No. Bardzo fajny przejazd. Kolejny przejazd. Nikolaj Piombo na Adidasa, i tutaj tak samo. Kolejny mocny przejazd mamy na samym początku. Backside Nose Blunt Slide na prostym murku, i w pewnym momencie jest murek zaokrąglony. I switch poprzowit na switch Backside Cruxa też na tym samym murku. Backside Flip i Fake i Five fakey Fake Flip Out na murku. No i frontside 180 na switch Front Nose Grenda, switch Suski, Revert. Switch Popshowit na Switch Frontside Nose Grind. Ładne zejście fajki. -y. Switch Varial Flip na Switch Nose Smeny Backside 170 Fake -y fiveo Też na zaokrąglonym murku. I długo. <grym> Suski Backside Out. I Fakey Front Crux. Fakey Flip Out. Nori Front 36. próba <grym> Kickflip Backside Tazelight like to Fakie na długim murku w dół i cap Flipek na flacie. Front Feeble na długiej rurze, też lekko w dół. i Front Blunt też na tej, na tej samej rurze, więc banger. Backside 180 na Switch Frontside Cruxa Revert, tako <laughs> i noli, eh, noli Frontside hill na Switch Backside Crux'a zejście w środku burka to jest tak samo coś pięknego dla mnie Noli Frontside 180 na Switch Front Crux'a Revert Switch Backside NB Slide na zaokrąglonym murku na Switchu NB to jest niepojęty dla mnie i Mega długi Backside NB Slide również na zaokrąglonym murku i jeszcze przy przy, przy piachu, przy, przy kam, kamyczkach tych malutkich takich ozdobnych. to dopiero połowa przejazdu jest, nie? Frontside five, to fakey i zaraz potem fakey flip na fakey backside five, fakey frontside out. Puh. Backside flip na Fakey meny, fake front shove it out, front tail to Faky fake hill flip na switch, switch backside cruxa, no i front side 180 na switch backside cruxa, backside 180, y backside flip na fake meny, backside smith od y wewnętrznej strony rury jeszcze zejście nad rurą Oli Front Hill na Switch Nose -y, fake it 180 out. Fake Flip na Switch Backside Nose Grind. Revert jeszcze między, murek między śmietnikiem. Przejście z Nose, -y na nose grind na Switch Nose grind Gabriel Summers Frontside Nose Grind. Na Róże, na murku przy schodach. Heitor. No, backside showit na 5 o backside out. Długi backside taste Light na murku. Heel flip out. Switch pop na switch nocgrind fake flip out. Fake flip na switch backside cruxa. Na mega długiego switch backside cruxa. Backside taste Light na zaokrąglonym murku. Mega długi mur. Niesamowite, żeby tak utrzymać. Backtaila jeszcze na takim murku. Switch truja na Switch Backside Crux'a W NYC Nice Damn, no tutaj, tu, tu, się dzieje, nie? I Backside 180 na Switch Frontside Crux'a Również na zaokrąglonym murku No, co za gość Ja tu, nie wiem do slajda mogę na zaokrąglonym murku zrobić Może jakieś fajwo a tu takie triki cały czas, no, wow, i to nadal nie jest przejazd tego epizodu. Lorenz Rweil i na samym początku mega wielki kickflip przez ze schodów i jeszcze przez chodnik. Ten przejazd tak samo jest tutaj mega mocny. Wally od murka i Noli na backside noseblunt slide. Truja z lekkiego podjazdu przez pachoła, mega wysokiego oli, przez murek na frontside nose, side, na murek w dół, nose many, Noli na następny murek i noli backside hill przez śmietnik frontside Smith, flip out na dość wysokim murku. No, tutaj tak samo, no, prędkość niesamowita, frontlip, frontside 180 ze schodów, i zaraz potem fakey hard flip. Backside Crux. Również na dość wysokim murze. Right on 50. Na barierce pod górę. noli Hill ze schodów. Kickflip nose -y. Przejście na Backside Cruxa. A, akurat lubię bardzo. <ścoughs> Z nose -y właśnie na jakiegoś grandzika. Może na fiveo nie, bo na fiveo już by tak fajnie nie wyglądało, ale na przykład na jakiegoś właśnie Cruxa, nose granda to fajnie wygląda. Hmm. No i też mamy początek przejazdu i noli Hill ze schodów i również przez chodnik wybroniony switch Frontside Hill i również ze schodów i przez chodnik Olina i noli Front Hill przez ławkę Fake Hill przez ulicę to też jest dla mnie niepojęte Hillflip przez chodnik i przez też rurę pionową Oli ładne przez śmietnik transfer na backtaila noli w bank <grywia> switch varial hill przez ulicę no tak samo no, niepojęty dla mnie kickflip backside crux bardzo ładny na schodkach zaraz po tym backtail backside flip out również na tym samym spocie piękne ten spot mi się kojarzy z tym spotem w Warszawie. Plac, pl, plac krze, Trzech Krzyży, tak dobrze mówię? Że takie trz, trzy schodki są i pomnik. Front szowit z długich schodów. Nice. Coś pięknego. Switch front, hill. E, switch front flip z wybitki w wybitkę. <grym> front flip z wybitki przez barierkę. Switch hill flip ze schodów. Nice. Tutaj potężny noli inward hill flip. Też z takiej jakby długiej, krótkiej, długiej i niskiej piramidki. Truja ze schodów, noli backside flip ze schodów i zaraz potem switch frontside flip ze schodów. Hard flip również z ogromnych schodów. Niepojęte. No mega tutaj schody się, się dzieją. Kickflip przez barierkę i jeszcze przez wyrwę w chodniku Switch Frontside Flip na Switch Backside Cruxa tu fakey kickflip przez gapik. Paul jump flip out zrobiony z jakiegoś znaku Oli przez rurę i jeszcze przez ogrodzenie. Też kickflip przez spot, który dwie osoby robiły Oli, a tutaj kickflip w końcu poleciał. Frontside 180 przez rurę. Test z podjazdu. Spadł w dół. Transfer na front nose blanta Wiecie, jakbyście przez murek skakali i na drugiej części murka mieli robić trick blanta Ja to mówię. Transfer na nose blanta To jest coś, coś niesamowitego. Nie do pojęcia dla mnie. I Oli. Przez rurę przy schodach, ale to jest tak wysoko, taki spad tam jest. Ło, że nic się nie stało, to tylko szczęście, chyba nie. No, także przejazd tutaj, mega prędkość, mega wielkie spoty, schody, gapy. No, grubo, po prostu grubo. No i co, na sam koniec, bo. To jest już chyba tradycja, że zawsze jak ta seria montaży wychodzi, to jest po prostu na sam koniec zostawione. <grymne> jante. Nowe Jante od Frite. St ten Ström, jeśli dobrze wymawiam. 833. No i na samym początku Gustav Tonesen na jakiejś falowanej, krótkiej rurze. One Foot Frontboard. Kick flip ze schodów, front side flip ze schodów, switch flip ze schodów, switch frontside flip ze schodów i na mureczku backtail, big spin out i switch front ze schodów. Coś pięknego. Switch oli przez barierkę. I jeszcze. Hmm, lekko po, pod górę. Taki podjaździk. Switch side light Na niskim murku w dół od Filipa Anquista, jeśli dobrze wymawiam nazwisko. Switchback side. Na mega długim murku. W Paryżu, w dół. I Switch Hill. I Switch Hill. I Switch Hill. I switch Hill! I switch Hill i fajki flip, i łamanie deski. <laughs> Czym nagrywa Fritę? Muszę, muszę sprawdzić. Aż Tom Snape, Switch Backside 5 poprzewit out. Switch Frontside bardzo ładnie nagrany. I Switch Flip na switchback Taylor Revert. Tak samo, no. Sekwa. Piękna. Switch Hill na switch manuala. Na switchu po prostu tutaj wię więcej fake flip ze schodów. Noli Front 180 na switch side 5 I switch Backside side kruksik. Ładne zejście w środku murka. I switch back tail, switch back side big spin out. Noli Front 180 na switch Backside side cruxa na schodku. Z banku, fr frontside flip przez śmietnik, switch popszowit na switch frontside nose blunt slide na banku, coś pięknego, front backside flip out w bank. Frontside 180 switch nose many, fakey flip out, switch back tail na tym malutkim fajnym banku, taki akurat do grindów fajniutki i długi switch backside crux na murku, nice. Walleride, right. tak samo, do, tak o, Wally od kraty, kickflip na murek i frontside shawit na backside nosegrind. Najeżdżany backside nosegrind na zaokrąglonym krawężniku, w dół, Mariusz Sivanen, frontside five z wybitki na barierce, Marty Sandberg, Fakey na switchback side kruxa i zaraz potem fakey hill flip frontside nose slide revert najeżdżany switch frontside krux zejście ze schodów noli na front Cruxa. na takim mega nieziutkim mureczku trochę chyba wyższy niż krawężnik. Hmm. To coś tak przyjemnie ogląda. to jest tak wszystko dobrze nagrane nie no tutaj akurat Fritte też jakoś tak wniósł coś nowego. Axel, nie wiem, nie pamiętam nazwiska b, Bernstein, chyba? Nie wiem. Trzeba sprawdzić na koniec. Backside Crux na parapecie. I noli Hill flip ze schodów. Switch Oli z Double Setu. I zaraz potem switch backside 180 ze schodów. Freaky chyba tak samo, cały czas ze schodów zjeżdża. Heel flip i złamany nose. I razem ze z, z tą złamaną deską próba front Viktor <grym> Victor Campillo. Fake front showit na switch menu. Backside lip side. 27 e showit out na murku. Erika niestety nie znam. Pierwszy raz widzę. Manual backside out i potem fake nose grind. Fake 5 half cup flip out Vincent Huchta, Oli, power slide i nose many, Alex. Front fibul na rurze, half cup na Blanta. 27 out na, nose, na switch nose manny, backside Smith i backtail popsowit out. Fake flip. Tu w ogóle tak, taka prędkość jest. O, to, to jest akurat świetna nagrywa. Fake front Frontside Front nose grind. No takiej prędkości. Jeszcze w dół cały czas. oli Noli front big spin. Oli przeschodnik. Nie no, po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem. ride, right. Bo tutaj wiecie, jest. Is... Skate i kamerzysta to mają tyle roboty, żeby wiecie, nie zaliczyć maty poważnej. Oli przez barierkę, kickflip na flacie, znowu ogromna prędkość. Jeszcze nagrywa tak samo fritę tyłem można powiedzieć, że nagrywa i truje na flacie. Więc tutaj to jest pełen szacunek dla tego gościa, że to wszystko aż tak ogarnia bo to jest wyczyn. Backside Crux na rurze przy mega wąskich schodach. Backside 50 na rurze. Przejście na drugą rurę na 50 i zejście w bank. Backside Feeble. Zejście takie w bank niski. Hurricane na murku, na banku. Hmm. Front 180 na nosegrinda Noli hill flip na backside nosegrinda zejście w środku murka. I noli na niektórych noli caballerial flip, <noise> to tak zostaćby. manualek i kickflip na frontside Blanta na murku, zejście w środku murka. Kick flip, na... kick flip to fake na banku. Switch frontside flip ze schodów. Noli frontside 5. To fake i switchback set flip ze schodów. I to jest koniec tego montażu. I ja jestem zachwycony. Ja tu, tu w ogóle do, do serii Anty nie ma się co przyczepić. Ja wiem, 8.33, no, ale sobie tam uciąłem napisy, więc jest trochę krócej. Jest 8 minut. Ale naprawdę to, co ten gość robi z tą kamerą, to jest podziw. I na sam koniec, co mogę powiedzieć? No, wróciłem po tej przerwie. Powiem Wam tak, że nawet tutaj, po takiej przerwie, sam uważam, że. No, co. Aż, aż tak dziwnie brzmie. No, jednak długa przerwa trochę zrobiła, bo tutaj praktycznie dwa miesiące mnie nie było można mówić. Więc nawet trochę zestresowany byłem przez cały epizod. Dobra, wrócę. Może wrócę do formy? Mam nadzieję, że teraz już będzie regularnie po tej całej przerwie wakacyjnej. No i co? Dajcie znać, co Wam się podobało. Jaki montaż, jaki trik lub triki najbardziej Wam się podobały. I. No, jeśli byście chcieli tutaj, mówię, wesprzeć, żeby powstało takie miejsce. To mówię, no, by wpadali do Torunia by, byście mogli się przespać, oczywiście za darmo, bo to jest od skate'a dla skate'ów, nie, że jakiś hajs tam, wiecie, byście musieli płacić. No, a jakby się uzbierało na sprzęt, to oczywiście resztę kasy pójdzie na zrobienie koszulek, no, co tam jeszcze, no deski bym chciał puścić nawet swoje, tutaj skate castowe no, tam na patronite zrobiłem. <noise> ktoś, ktoś, ktoś mi podpowiedział, jak zrobić jakiś próg, że i jeśli tam net, ktoś by wpłacił tyle, co net. Ja nie żądam, nie, ale po prostu, jeśli. Nie wiem, no by się udało net tą kwotę zebrać przez. No mówię, no nie zależy mi, żeby to było na szybko. No, ale jeśli każdy, kto tam by wpłacił ten próg, to jeśli pójdzie merch, to. Każda osoba, która wpłaciła, to dostanie, nie wiem, koszulkę, coś tam jeszcze, co będzie puszczone. a też bym nie chciał puścić tego w jakiejś jakości, co nie wiem, miesiąc wam potrzyma. Tylko, żeby to było naprawdę tak dobre, gatunkowo. No dobra, już nie przedłużam, bo jeszcze więcej stresu. Także, no, tyle mogę powiedzieć. Nie, nie zmuszam Was, bo skatecas i tak będzie trwał. Ale jakbyście chcieli pomóc, bo zawsze by było łatwiej, bo sam teraz postanowiłem tutaj odkładać na to wszystko. No, ale mówię, jeśli byście chcieli, to bardzo Wam dziękuję. Linki tam w opisie macie, więc co? Trzymajcie się. Mam nadzieję, że jesienią jeździcie, bo ja ostatnio też trochę mniej czasu mam. Właśnie przez pracę głównie. No jednak. No jednak troch, trochę takie miejsce też, nie? Czy to wymaga kosztów? No. Ale mam nadzieję, że może się uda tak na wiosnę już może, może. <laughs> Zobaczymy. To ja bym chciał. I to też dla was. No ale mówię. Ja nie zmuszam tutaj do niczego. Z dobrej woli jak chcecie, to. Bardzo wam dziękuję. I co? Trzymajcie się. Bądźcie zdrowi, bo jednak teraz jesień to dużo ludzi będzie chorowało. No i trzeba jeździć, nie? Trzymajcie się. Jo.